Ja jestem właśnie już w Ostrawie i zajechaliśmy na stację benzynową. Dobrze zrobiliśmy, dlatego że co się okazuje, jednak trzeba mieć winiety i tylko na, jak się jedzie A1 do samej Ostrawy, to macie bezpłatną autostradę, a później już jeżeli z Ostrawy chcecie jechać gdziekolwiek dalej, nawet jeżeli jest to 2 km, kilometr, to musicie mieć winietę. Jest to winieta 10-dniowa, ona kosztuje 62 zł, czyli 300 czeskich koron i mówię to Wam informacyjnie, ponieważ ja szukałam w dniu wczorajszym takiej informacji razem z moim mężem, nie znaleźliśmy i gdyby nie to, że zajechaliśmy tak, wiecie, intuicyjnie na stację benzynową, to byśmy pewnie mieli problem. Więc tutaj taka moja luźna uwaga i sugestia w razie, jakbyście kiedyś się nad tym zastanawiali. Trzeba zawsze sobie stanąć w takim miejscu jak pobocze, żeby można było iść dalej buta, gdzieś kilka kilometrów, ale potem, żeby nie musieć stać w korku. To się nazywa idealna pogoda na to, żeby pogodę.
samoloty, bez player, bez zajęć, zmoknięci i serio zmęczeni. Przeszliśmy w macie 20 km lekko, bo takie są tutaj odległości do pokonania, więc ogólnie zarąbiste pokazy. Dotarliśmy do miejsca, słuchajcie, widzę auto na horyzoncie i po prostu jest to jak Fata Morgana. Rozebrałam się z tej folii, z mokrego swetra. Mam na sobie mokrą koszulkę, mokre spodenki, mam taką pluchę w butach, że masakra. No ale ogólnie naprawdę warto przyjechać, tylko szkoda, że zawsze jest tak, że niestety pogoda za bardzo nie dopisuje. No ale ogólnie dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam Was do kliknięcia kciuka w górę i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa!